trakcie II wojny światowej Armia Czerwona wymyśliła instytucję psa przeciwpancernego, czy też psiej miny, tak to było nazywane. Polegało to na tym, że szkolono psa poprzez głodzenie go, szkolono go do tego, żeby obładowany ładunkami wybuchowymi wchodził pod nieprzyjacielskie, w domyśle niemieckie oczywiście, pojazdy pancerne, czołgi, niszczyciele czołgów i tam specjalnie zamontowana antenka miała być zginana i to miało prowadzić do wybuchu. Oczywiście te psy przez kilka dni nie dostawały jedzenia, później to jedzenie właśnie kładzono pod czołg i w ten sposób pies miał być zmuszany do tego, żeby tam się znaleźć. Na froncie niezbyt się to sprawdziło. Tak naprawdę